Tam nazywam się Jarosław Borejko, mój stopień wojskowy to plutonowy. Pasja motocyklowa tak naprawdę się zaczęła, odkąd chyba się urodziłem. Odkąd wyszedłem z łona matki, dała mi to wszystko w tej krwi, bo tak naprawdę jeśli chodzi o krew, to motocyklista musi mieć oktany, tak samo rozwagę i delikatną adrenalinę w sobie, prawda? Tak jak i w pracy, tak jak zakładam mundur i mam swoją zbroję, kiedy wychodzę w pole, kiedy wychodzę na zajęcia taktyczne, tak tutaj mam swoją zbroję, nakładam skórę, nakładam kask i wsiadam na tę maszynę. Bycie żołnierzem to przede wszystkim doświadczanie swoich granic psychicznych i fizycznych. Wiele sytuacji przez okres całej służby był takim elementem, gdzie trzeba było stawać cały czas level wyżej.